Nie gadaj. Nie. Jest, jest. Wrócił się, wiesz? Wrócił się. Może lepiej podnieść kurtkę, żeby on nas pociągnął, nie? Ale wiesz, on idzie pod wiatr w tej chwili. Ja myślę, że taki, wiesz, 1,5 metra słowo to będzie. Co najmniej. Albo łódź podwodna. Taki sprzęt jest, wiesz, chyba tak pociągnąć na hama, nie? To co, nie, no nie. To... Ale on jest też za gruby. To nie jest jakaś tam metróweczka, tylko... Nie widać go na echosondzie. Jak on się ustawił? Bosko. Oh my goodness, what a fish! To już łyka powietrze. No, to płyniemy na stanicę. Sprawdzić? Uważaj. Poszedł. Jeszcze za wcześnie. Tym bardziej, że go lekko palnąłem. Dawaj go tutaj. Jeszcze za dużo. No 1,80 m to ma jak nic. Ja wiem, tak, jakbym go dwoma rękami złapał, to tak, to daję głowę, że go będę trzymał, ale jedną... Chodź tu, chodź tu, chodź tu, jeszcze, chodź tu, chodź tu. No chodź do tatusia, chodź. No już lepiej. Ale jeszcze mu pysk nad wodę wyciągnij.
jeszcze raz pysnę w wodę. Kurde. Dobrze. Dobrze. Dawaj go wyżej, 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 wyżej. Kurna no. No, zamknął pysk no. Czekaj, jak moje ręce będą potem wyglądały. No chodź tutaj, chodź. No chodź malutki, chodź. I z otwartym ryjem, no, dawaj. Zamknięty, kurwa. O, 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 lepiej, lepiej. No nie może mu za... No teraz, teraz to ja nie mam takiej ręki długiej. Zawsze otwiera, jak wiesz, jak już idzie w dół, nie? Ale w końcu spuchnie. Zawsze pojawia na wstecznym, nie? No nie włożę mu, za zamkniętego pyska mu nie włożę. Dawaj go tutaj bliżej. Jak ci się uda. Jedna ręka. A teraz druga ręka. Ja pierdolę. Yeah!